Mamy kolejny dzień, jest godzina około 8. My jak zwykle zaczynamy od kawki, ciasteczko, a ludzie już niektórzy, proszę, już idą na plażę. Powiem tak, że tutaj jest w ten sposób zrobione, że dużo osób idzie właśnie wcześniej, przed 8, nawet 7 szli niektórzy, bo no jest strasznie mało miejsca na tej plaży. Rozbijają się wcześniej, siedzą cały dzień. A ja będąc na urlopie nie będę wstawał o godzinie 6, 5 czy tam w ogóle, który tylko jak się obudzę, to się obudzę. I tak się budzę z reguły koło 7, także nie jest źle. Ale sobie, jeżeli nie jedziemy na tą plażę, przynajmniej w auto jedziemy na inną plażę. Dla nas to nie jest problem. Nie będę robił tak jak oni chcą, robię tak jak chcę. A tymczasem delektujemy się ciasteczkiem i kawą. Mamy kolejny letni dzień. 9 godzina, idziemy na plażę. 9? Za 15, 10. Idziemy na naszą plażę, gdzie jest mniej osób. Nie tak do obiadu. Opalanko. Już dzisiaj jakiś obiad, nie wiem czy na mieście, czy w domu, zobaczymy jeszcze. A potem zobaczymy, może dziś się pojedzie zwiedzić coś, albo znowu na plażę. 2 dni były w samochodzie, teraz może 2 dni na plaży. Bo jeszcze tydzień nam został do domu, niestety. Szybko, to dobre, szybko się kończy. Dobra, idziemy, zobaczymy ile ludzi będzie dzisiaj. No dzisiaj chyba będzie mniej, bo mniej samochodów było. Macie, ładnie widać już. Ładnie, co? I ten dźwięk cykad, uwielbiam. No dobra. Na plaży można też znaleźć ciekawe okazy, na przykład kamienia. Znalazłem kamień oryginalny. Powtarzam, oryginalny kamień Nike'a. Także tutaj nie ma lipy, to są firmowe kamienie leżą na tej plaży. Teraz trzeba znaleźć Reeboka i Adidasa. Na razie Nike'a kamień znalazłem. Widziałeś? Zobacz młody. Kamień Nike'a. Jest kamień Nike'a? No. Nike jest, zgadza się wszystko. Bo jeszcze podpis powinien być. Just do it. Szukamy teraz Reeboka. Mało muszelek. Ale taką jedną wyłowiłem. Oczywiście jest do wyczyszczenia, ale to jest prawdopodobnie ślimak. Bo tu jest w środku. Rusza się, także podejrzewam, że w środku jest ślimaczek. Także pójdzie pewnie z powrotem do wody. Czekam, aż się otworzy skubaniec. Tak to muszla fajna by była. Ale ja nie jestem taki, żeby wydobywać zwierzątka, także pójdzie z powrotem do wody. Jak potem jest mało jest muszli. W zeszłym roku byliśmy tam w Orybiczu, Puciste, tam było więcej muszli, nie? Podoba mi się jedna rzecz, że jak nam nie pasuje jedna plaża, się jedzie kawałek dalej, jest druga plaża, jest trzecia i tak można jeździć sobie i szukać odpowiedniej dla nas plaży. Niektóre jest mniej osób, więcej osób. Na innych plażach ludzie są bardziej otwarci. Te mniejsze właśnie, te dzikie plaże, ale to są plaże takie, można powiedzieć, dla nudystów. Niektórzy się nago opalają, niektórzy pływają nago, także tutaj taka jest samowolka. Nie wyobrażam, na przykład u nas, nie wiem, w Wacławowie, czy tam w Mielnie, czy w innych miejscowościach, jakby ktoś się opalał nago, zaraz by została zwrócona mu uwaga. Na bank w Polsce by tak było. Tutaj nie ma czegoś takiego, są wszystkie nacje praktycznie. Tutaj są i Bośniacy, są i Chorwaci, są i Czesi, Słowacy, Polacy, Niemcy, Austriacy, Węgrzy. Tu jest naprawdę dużo ludzi. Nie ma czegoś takiego, żeby ktoś jednemu drugiemu zwracał uwagę, bo jest niezasadnie ubrany. To mi też muzułmani zdarzają się, że w burkach się kąpią. Też to nie jest dla nikogo problem. I na chwilę obecną muszę to powiedzieć, że nie zauważyłem takiego brudactwa. Na przykład ktoś pali papierosa na plaży, żeby kiepa zakopał żbirku, jak to jest w Polsce z reguły bywa. Tylko jest odgaszony i chowany do
pojemniczka, później się będzie wyrzucane. Także tutaj pod tym względem to naprawdę jest zachowana pełna kultura. Ale że słońce daje, nic nie widzę. Tak tutaj ludzie się opalają z dziećmi, nie z dziećmi. Fajnie, to mi się właśnie podoba wśród Chorwatów tutaj, że jest ta swoboda, ten luz taki, a nie tak napięte jak u nas wszystko. Ega, a stań na rękach. Stań na rękach. Nie? Co? Stanie czy nie stanie? Chyba nie. Fajna plaża, naprawdę fajna plaża, mało ludzi. Czy mało ludzi? No ci jest akurat. Nie jak w tych miejskich. Zręcznie w przyręczniku. Dla ludzi odważnych są jeszcze takie atrakcje. Zobaczcie, tu blisko nas jest. Tam już jest morze, także można sobie za motorówką można sobie na takim spadochronie. Fajna sprawa. Tylko, że ktoś nie może mieć lęku wysokości. Jak ktoś ma lęk wysokości, no to niestety, ale sobie nie polata, tak jak ja. Lubię inne sporty, ale nie na wysokościach. Także są atrakcje. Może to nie jest akurat w naszej miejscowości, w Podaka. To jest bodajże w Drwieniku. To jest jakieś 8 km od nas, także. Albo jeszcze Podgora, tak jest, tak? Tak to wygląda. Zobaczcie, jakie ładne są te kwiaty. A my teraz sobie idziemy na naszą plażę zobaczyć, ile jest ludzi. Czyli już mamy godzinę w 3:30. Zobaczymy, ile będzie osób. Jaką mamy ulicę tutaj? Ulicę Gówno. Tam na końcu dopiero miejsce. No. Zobaczcie, bardzo wąskie plaże. I kot przy kocu. Dlatego my jeździmy gdzie indziej. Przyszliśmy całość, no dwie osoby by się udało tam gdzieś wcisnąć, ale to nie jest komfortowe takie, jednak większa swoboda, troszkę większa swoboda. Tu możemy się rozbić. Tak, tu kamyki. Tu jest taka alternatywa, mała plażyczka. I po kamyczkach takich dojść można kawałek. W naszej miejscowości płynie też taki stateczek, ale on płynie tylko niestety na Korcule. Bo stąd jest najbliższa wyspa, jest Korcula. Za tym półwyspem, to jest półwysep Lejesiać i za tym półwyspem z drugiej strony jest Korcula. Także tam jest organizowane wycieczki. No my żeby w przyszłym roku byliśmy w Orybiciu do Korculi, mieliśmy rzut beretem, byliśmy na Korculi. Ja już byłem 2 razy na Korculi, także no trzeci raz to jest bez sensu robić wycieczkę. Także stąd atrakcje jako takie, statkiem płynąć, no tylko i wyłącznie Korsula. Innych tutaj nie ma rejsów. Możemy dalej jeszcze pojechać do Divnej. Z Divnej jest na Chpar bodajże. No i z Makarskiej to już są też inne rejsy.
Tak, tutaj ta plażyczka mała. Powiem wam, że fajniej na tej plaży, bo jest sporo muszelek. Wbrew pozorom na innych plażach nie ma muszli, a tutaj sporo żeśmy uzbierali. Plaża jest bardzo malutka, taka kameralna, dosłownie na 3-4 rodziny, można by powiedzieć. Więcej osób tu się nie zmieści, ale przez to fajnie, bo jest spoko, jedynie dno są kamienie. A że my tylko płyniemy trochę, wychodzimy trochę wody trochę, a potem jak płyniemy, to dla nas nie jest problem. No dobra, no także widzicie. Tak spędzamy sobie południe, mamy godzinę 17. Nie chciało nam się dzisiaj jechać nigdzie dalej już. Spędzamy, idziemy się przejść jeszcze. No, chcieliśmy kupić magnes z Podaki, z tej miejscowości. Ale powiem wam, że im mniejsza miejscowość, tym jest drożej. Na przykład w Makarskiej byliśmy, no to jest duża miejscowość, typowo turystyczna. Tam magnesy są po 10 były. Kupiliśmy przy okazji oczywiście. A tutaj u nas są magnesy po 25. No jest kurde prawie 3 razy tyle. Jednak biznes to biznes, są zarobić, tak? Ja sam podejrzewam w sklepie tutaj, jest jeden student, też jest drogo. Nie wiem jak w innych studentach czy konsumach. Mu tu jest tylko tej miejscowości. Widzisz, i zmęczenie swoje robi. Jest tylko jeden sklep. Ale no, cały zapas mamy zrobiony, zaopatrzenie, także nie musimy nic kupować praktycznie. W Bośni zrobiliśmy zakupy. Dobra, idziemy sobie powoli jeszcze do domu teraz. Pokażę wam jeszcze jak wygląda tam za, bo tu jest za tym łukiem, dosłownie jest ta plaża zaraz. Jest ta plaża nasza, którą mamy najbliżej od naszego apartamentu. Zobaczcie. Tutaj za łukiem nie ma prawie nikogo. To są kamienie, no. A tu gdzie plaża miejska. Oblężenie. Ale przez to jest łagodne zejście. Także coś za coś. Po drodze zauważyliśmy, my mamy duże kiwi. Ładne tutaj. Inni mają winogrona, a tu są kiwi. Też fajnie to wygląda. I na pewno smacznie. Jutro może przejdziemy się na tą plażę u nas. Jeszcze takie były jedne takie. O, tu też kiwi rośnie. Chciałbym wam pokazać takie ala fasola, takie coś. Nie wiem co to kurde jest. Gdzie to było? Teraz wam pokażę. I mamy u siebie w apartamencie jeszcze takie oto niespodzianki. Zobaczcie. Teraz się nie chce wychylić w Francji jedno. A widać może ją. I na jaskółkę. Tak to było widać. Były bardzo wysunięte. Łebek wysunęła, teraz nie chcę wysunąć łebka. O, prawie wleciała do gniazda, też z drugiej strony. Także mają jaskółeczki gniazda. Nie będziemy jej straszyć, także odejdziemy.